Witajcie serdecznie w kolejnym vlogu, jak zacząć przygodę z mechaniką pojazdową. A, skończyła się zima, przyszła wiosna, ruda wyszła na samochodach, trzeba by powalczyć. Okej, nie mamy kasy, możemy zrobić to budżetowo. Ale nie tak jak w reklamie Rdza Killer 3000. Specjalnie dzisiaj sam nie będę tego robił, pokażę Wam krok po kroku, jak się do tego zabrać, jak sami możecie budżetowo zwalczyć ten problem, tak? Jest dzisiaj ze mną nasz blacharz lakiernik Sebastian. Siemano. I teraz tak, porozmawiamy, no bo tak, nie mamy pieniędzy, tak? Mamy samochód za 10 tysięcy, kupiliśmy, ma rudę gdzieś tam, purchle, zaraz pokażemy jakie, tak? No i potrzebujemy sami z tym zwalczyć. Możemy zrobić to budżetowo na pewno, tylko że musimy powiedzieć o tym, że ta metoda, którą przedstawimy, to nie jest dożywotnia metoda. To jest metoda na, jak dobrze to zrobimy, na rok, półtorej. No, około. A potem tego i tak czasu trzeba liczyć. Trzeba byłoby chyba uzbierać pieniążki i oddać auto do blacharza, lakiernika, żeby zrobił to porządnie, prawda? No tak, tylko że to też nie jest tak do końca. Jeżeli źle zabezpieczymy, no to możemy później mieć element do wyrzucenia. Czyli będzie dalej... Czyli dzisiaj postaramy się pokazać widzom, jak sami mogliby... Tak. Dobra, i teraz tak, co Wy widzicie tutaj na biurku? No, mamy opalarkę, ułatwi nam pracę, jeżeli... Nie macie opalarki, bez niej sobie poradzimy. Przede wszystkim tak, koszt zakupu, czyli trzeba kupić tak, papier ścierny. No tak, przydałoby się. Taśmę papierową. Do oklejenia. I papier mówimy tak, 500. Znaczy to już tam na wykończenie, nie? Zacznijmy od niższych gradacji, czyli przede wszystkim od 150. 150 to taka nasza podstawa. Tak, 150, 240, potem 320, no i wtedy można 500, 800 lub różnymi jakimiś innymi przyrządami. Część z nas może mieć taki coś jak skrętarka, zwykła wkrętarka, więc ona nam bardzo będzie pomocna dzisiaj. No i teraz przejdźmy do meritum sprawy, czyli Airstop, APP, kupić sobie taką malutką puszeczkę 30-40 zł. No, około 30 zł. Następną rzeczą, którą musicie sobie kupić, to jest niezbędna, to będzie podkład w sprayu akrylowy. Podkład w sprayu akrylowy. No i tutaj on będzie miał oczywiście to, co mówimy. On ma trochę inne właściwości niż ten podkład, którego Ty używasz do lakierowania. No tak. No ale podkład musi być. I teraz następną rzecz, którą musimy kupić, to jest lakier. Ja dzisiaj byłem, biegałem. To jest akrylowy zwykły. To jest 200. I taka 200 na trochę zaprawek by nam starczyła. Spokojnie. To jest kolejne 20 zł. Znaczy za te dwa elementy 10-4 dychydami. Teraz musimy jeszcze kupić sobie klar i ten klar będzie kosztował taka puszeczka? Około 20 zł też, w zależności. Okej, czyli w stówce się zmieścimy. Pokażesz nam, pomożesz mi pokazać, jak to zrobić. Przede wszystkim jeszcze papiery, jakieś gazety by się przydały, bo zabezpieczymy cały element, żeby sobie nie narobić bigosu. No dobra, do śpitolenia, przejdźmy do roboty, bo my tacy robotliwi będziemy dzisiaj. Musimy pamiętać, ja Wam po kolei zaraz z Sebastianem wytłumaczę, jakie purchle, gdzie można likwidować, bo tak jak tu widzicie i widzicie też na zdjęciu, no to jest coś, co możemy przeatakować, natomiast jeżeli jest już dziura na wylot, to z tym nic nie zrobimy. No i pokrótce wytłumaczymy Wam krok po kroku, co to jest ten airstop, co do czego, z czym się je, bo tak trochę mało na początku. No i zacznijmy, najlepiej byłoby od umycia elementu, jeżeli mamy coś takiego jak zmywacz silikonowy, no możemy to kupić za parę złotych, po prostu obczyścić, odtłuścić. No i co, ja zapraszam Sebastiana i przejdziemy do roboty. No i co, tak jak widzieliście, Sebastian obczyścił powierzchnię, zabezpieczył już od razu. Dlaczego zabezpieczył? No żeby nam nie paliło, żeby nie uszkodzić nic innego. I teraz jeżeli robicie na przykład przy drzwiach, na rantach, to też wszystko dookoła należałoby tą taśmą... No tak, najlepiej okleić wszystko i... No i co, morderstwo rdzy powinniśmy zacząć. Pamiętajcie, że to operacja kilkugodzinna tak naprawdę i my nagrywamy ten materiał też etapami, bo to musi przesnąć, wysnąć, no ale jakby po kolei. No i co, przeatakujmy ją wtedy papierem ściernym? Znaczy, pierw byśmy takim czarnym kółeczkiem zaatakowali z grubsza, żeby zerwać, no bo nie każdy ma szlifierkę. No tak, szlifierkę w ogóle jest... chyba odradzamy. Tak, jak nie robiłeś blacharki, to odradzamy szlifierkę, bo możesz sobie pociąć blachę. Nie tylko.
A co jeszcze możesz? Przegrzać, przegrzewa się strasznie. No przy tych kółkach się nie przegrzewa. Załóżmy, że nie mają kółka, to wtedy papierek ścierny grubości... No, zaczęlibyśmy od 80. 80. Jeżeli nie macie czegoś takiego, no to w tym momencie... Ile to kosztuje kółeczko do wkrętarki? No, około 15 zł, 20. Ułatwia mega pracę, natomiast jeżeli nie mamy, no to handmade i jedziemy. No dobra, to zobaczcie, jak obczyszczamy. No i tak widzicie, no takie rzeczy mogą się stać. Wpadło wszystko do środka i w tym momencie nic nie możecie zrobić, ten element jest do wymiany. No, błotnik kosztuje około 300 zł, no już natomiast sami go nie polakierujecie, więc z tym się musicie liczyć. Natomiast przygotowaliśmy dla Was alarmowo jeszcze jeden element już oszlifowany. I przejdźmy i zobaczmy, co robić dalej w takiej sytuacji. No tu niestety dobrze, że jest drugi błotnik. No, mówili, że Japończyki gniją, nie? Przygotowaliśmy jeszcze drugi, tu już tak, mamy obczyszczone wszystko tym talerzykiem twoim, ale jeszcze tak jak mówisz, trzeba... No przede wszystkim to rozszlifować w tej chwili, czyli drobniejszym papierem, bo wiadomo, no, ten talerzyk czarny no, jest tylko do z grubszego zebrania do tej rdzy całej, tak? I wtedy trzeba wziąć papierem, nie wiem, 180, od tego zacząć papieru i rozszlifować przejście pomiędzy starym lakierem a blachą. Czyli, żeby zgubić w przyszłości, to żeby nie było widać, że to jest na hamówę robione, żeby nie było widać, że to jest od taśmy, czyli bierzesz papier ścierny, może ja wezmę sobie kawałek, może być. Na klocku najlepiej. Nie? I to miejsce, jak jest obczyszczone, tutaj po rudej, to do góry, żeby gubić to przejście, żeby nie było bezczelne, żebyś palcem czuł, że jest gładko przechodzi, tak? Jeżeli już cały element 180 wyczyściłeś, tak? Rozszlifowałeś, oszlifowane, wygładzone, co ja mam w rączkach? Airstop przelany, bo nie można z tego pojemnika, jeżeli chcemy ten pojemnik mieć na dłuższy czas, no to najlepiej sobie przelać ten airstop w jakiś pojemnik, czy zwykły pędzelek, tak, zwykły pędzelek, najzwyklejszy do malowania. I teraz co, no, należałoby nałożyć w miejscu, które jest oszlifowane, tak. Należałoby go nałożyć. Może pokażmy widzom jak. Teraz tak, nałożyliśmy airstop, czyli środek, który pozbawia dalszej możliwości rozwoju rdzy. Występuje jeszcze brunox, ale w przypadku airstopa musimy wiedzieć, że teraz należy odczekać około bezpiecznie byłoby 2 godzin, natomiast brunox, czyli kolejny środek do walki z rdzą, no to około 24 godzin trzeba odczekać. Teraz jeżeli już odczekamy, no to przejdźmy dalej. Jeżeli nie trzeba szpachlować, bo jeżeli trzeba szpachlować, to musicie sobie kupić szpachlówkę, zaraz Wam tu szybciutko pokażemy, jak ją nałożyć. I potem ewentualnie obszlifować i też odczekać ileś godzin, zanim ona wyschnie, więc jakby ten proceder może spędzić Wam cały dzień spokojnie roboty. Dobra, przejdźmy dalej, pokażemy Wam w tym momencie, jak nałożyć podkład, czyli wykleimy sobie taśmą i do roboty. Dobra, czyli miejsce mamy już zabezpieczone do nałożenia podkładu. 2 godziny odczekaliśmy, a teraz zobaczcie, jak powinno się przede wszystkim rękę prowadzić przy nakładaniu podkładu. Może być tak, że w jednym miejscu naciapacie, ale dobra, Sebastian Wam pokaże tak powoli, z grubsza, jak to zrobić. Czyli najpierw przede wszystkim rozmierzaj to, co jest w butelce. No na pewno. Trzeba z dwie minuty potrzepać go, trochę tak, żeby się rozmieszał podkład. A potem... cienkimi warstwami... czekając, odczekać trzeba po każdej warstwie, aż będzie po prostu matowe, to wtedy wiemy, że to jest suche. No tak, ale chodzi jeszcze widzowi o to, żeby punktowo nie psiknąć, tak? Czyli tak no pokazałeś, no, że... Nie wolno punktowo, bo punktowo to się zleje, no i taki zrobi się zacisk, tak nie będzie to wyglądało, tak? Ciężko będzie później zmatować, będzie dłużej schło i tym podobne rzeczy. Punktowo na przykład możemy zrobić na papierze i
Jakbyśmy punktowo zrobili, to wyjdzie nam coś takiego. No, z layoutu lepiej. Tak, i wtedy musimy to szybko wytrzeć, bo... I tak naprawdę zmyć to wszystko jeszcze raz i od nowa. No tak, zgadza się. No dobra, to zabezpieczmy ten fragment do lakierowania. No i musimy jeszcze o jednej rzeczy pamiętać, że zanim zaczniemy podkładować, no to musimy trochę sobie bardziej więcej rozszlifować. Żeby to wyżej było przejścia, tak. Żeby nie było dużego przejścia. No tak, tutaj widać, już zaczyna ładnie podkład na wszystko. No sobie troszeczkę przyspieszę net. Opalarką, jak dodamy opalarki, no to wtedy troszkę szybciej jest. A to też nie za blisko, żeby nie spalić papieru, nie? No tak, no się podniesie nam od razu podkład, nie? Ostatnią warstwę już dajemy taką grubszą troszkę, żeby... I ile tych warstw dajesz? Różne. Ale w tym przypadku 2-3... Około 3 warstw. Aż zamaskuje się tak, całe... Pierwszą warstwę dajemy, tylko taką przypylamy, żeby miało się czego trzymać podkład. Drugą warstwę już pełniejszą dajemy, a trzecią już taką bardziej pełną. Ale też musimy uważać na to, żeby nie przelać po prostu, żeby... Smugić nie było. Czyli tak, nałożone, nie ma widz opalarki, na opakowaniu jest napisane w takim sprayu, podkładzie, że trzeba czekać godzinę. Tak, jest cała charakterystyka typu ile czasu trzeba mieszać taki preparat, dwa, w jakiej odległości nim pracujemy, czyli pryskamy, tak, jaki czas pomiędzy warstwami trzeba odczekać. No i trzecia najważniejsza rzecz, no to jest po jakim czasie można go odrabiać. No właśnie, czyli sumując teraz, czekamy godzinę, wybieramy sobie słoneczny dzień, jeżeli chcemy robić to na tworzu ciepły, bezwietrzny, tak, żeby nam się syf nie przykleił też do lakieru. I teraz tak, tu już wyschło, widać, wszystko jest szare, już się nie błyszczy. Możemy wam pokazać, jak wziąć się za lakierowanie, czyli nakładane, nie, tak zwanej bazy. Tak jest. Dobra. Teraz, jeżeli chodzi o bazę, czyli kolor, no to musimy tą samą procedurę zrobić, co przy nakładaniu podkładu, tak? Czyli cienkimi warstwami pierw wymieszać trzeba oczywiście dobrze, i cienkimi warstwami przykrywamy to, żeby uzyskać jednolity kolor. My sobie pomożemy opalarką, bo to troszeczkę by za długo trwało. Tam powiesz jeszcze, ile tych warstw nałożyć. Tak. Aż przykryje. Bo. Kolor kolorowy nierówny. O tym powiesz zaraz, jak w opalarce. Każdy kolor. Dobra, wyschło, czekamy też znowu z godzinę, tak jak jest na opakowaniu napisane. I to jest metoda, w której będzie widać, że było lakierowane, tak? Jest to ładnie będzie wyglądać w porównaniu do tego, co było przed, ale będzie widać odcięcie. Więc teraz zanim nałożycie klar, można byłoby to wszystko rozkleić, przekleić wyżej o parę centymetrów, jeżeli się nie mylę, tak? To znaczy nie, no wcześniej. Przed nałożeniem bazy, no, czyli koloru, rozklejamy to, dajemy ciutkę wyżej, no, matujemy wyżej element. Czy to łączenie, które tutaj tak, będzie tak, z samym podkładem. I nie dochodzimy z bazą do taśmy.
Czyli kończymy przed. I wtedy nie będzie tego takiego różnicy kolorów. Klar wtedy nakładamy już na tej całości. No tak, tak. Dobra, czyli to są dwie metody, czyli można by to rozkleić przed nałożeniem bazy i tak jak mówisz, zeszlifować to na... Tylko, że w tym momencie można by teoretycznie zgubić w ogóle ślad, że to było lakierowane. Znaczy, no aż tak do końca... Widać do końca... będzie zawsze, nie? Tak, do końca nie zgubimy, bo... Natomiast no, my posługujemy się, no my walczymy w tym momencie, tak? Nie powiedzieliśmy wam jeszcze o szpachlówce na początku. Jeżeli jest element mocno zżarty, no to musisz wziąć tej szpachlóweczki za 20 zł, ładnie nałożyć, tak? Odczekać 20 minut i papierkiem na gładko wyszlifować. Tylko, że to są metody doraźne, to wszystko jest doraźne i... Dobra, to co? To teraz klar przestało nam nałożyć? Tak. Mi się ręce trzęsą. Klar jest troszkę już inną procedurą, bo klar nakładamy praktycznie dwie warstwy. W odstępie? W odstępie czasowym około 5 minut. Pomiędzy sobą. Też go musimy bardzo dobrze wymieszać. Jak go nakładamy, to musimy go bardzo szybko nakładać i sprawdzać. Czyli okiem z boku sprawdzamy, jak się układa nam, jaka się robi taka tekstura. Taka tekstura, taka cytrynka będzie, tak? I będziemy widzieć, gdzie się mokre robi, bo klar ma to do siebie, że on nie będzie matowy się robił, ani nie będzie w jakiś tam widoczny sposób sech, tak? Jedynym sposobem schnięcia no to jest taki, że możemy ewentualnie wziąć i to, co mamy oklejone, to sobie nawet nie wiem tam, gdzie jest taśma, bo na taśmę zawsze najedziemy trochę tym, no to na taśmie dotknąć i zobaczyć, czy to się klei, takie włoski mogą, jak będą się robiły takie włoski, no to wtedy dajemy drugą warstwę i już tak bardziej go lejemy, nie? Ale też nie możemy też przesadzić. Nie przesadzić, żeby nam nie zaczęło ściekać, no tak? Właśnie, delikatnie bo... robimy sobie wszystko na boczko. Tak. Lepiej nawet i trzy warstwy położyć, ale takie czasowo odczekać, bo to aż tak szybko nie schnie, nie? Dobra, i powiedzmy, że on już wysechł, to w tym momencie możemy przy zaklejonym spolerować? Nie, rozkleić no, wypadałoby, tak. Nie? Rozkleić i wtedy przematować papierem 2000. 2000 albo 2500. Od 2000 zacznijmy. Gradacja. Tak. I na mokro? Tak, na mokro. Woda z płynem, z ludwikiem może być. Może być z jakimś szamponem. I potem wywaskować. No i później pastę polerską. Na... No tak, ale powiedzmy, że jeżeli zabezpieczaliśmy mały fragment, tak, no nie mamy zdolności, bo polerować to też trzeba umieć. No tak. Więc wszystko ja umiem. Nie, no słuchaj, bo tutaj no pokazaliśmy metodę, czyli tak, oczyściliśmy, zabezpieczyliśmy, no docelowo to jest taka, to jest taka... No nie będzie to kaszubstwo takie duże, jak to się mówi, no bo widz nie musi być mechanikiem, no ale już pozwoliło mu to coś tam pokazało, więc jakby możemy po tym klarze też skończyć tak naprawdę, żeby nie ryzykować... Tak, to jest zabezpieczony element przed dalszą korozją, dalszym rozwijaniem się korozji. Co? Czyli tak jak widzieliście, jesteśmy w stanie zrobić to budżetowo, przygotować się, piękny, słoneczny dzień, bezwietrzny, wydać te 150 zł, jeżeli mamy wżery gdzieś na drzwiach, na klapie bagażnika, liczyć się musicie z tym, że po zdjęciu lakieru no, może stać to, co się w Toyocie stało, czyli dziura na wylot, element do wymiany, przykro mi, no, możecie jechać na szrot, kupić inny albo zostawić ten dziurawy, to już jak wolicie. A co jeszcze mogę powiedzieć? Bardzo mocno w komentarzach przeatakowaliście ostatnio, że tylko ględzimy, nic nie pokazujemy. Przebudowywało się, miesiąc mieliśmy w plecy, to był miesiąc przestawiania się ze stanowiska do stanowiska, zresztą teraz też jeszcze docelowo nie jestem w tym miejscu, gdzie bym chciał być. Miłośnicy będą dalej pokazywać, co jak robić, również będą wymiany rozrządów, również będzie ten wyjazd do Niemiec, do Niemczech, który omawialiśmy. Już trzeci raz do niego podchodziliśmy, pierwszy raz pogoda, bo już był zaplanowany wypad. Drugi raz firma, która miała użyczyć nam sprzętu szpiegowskiego, niestety kontakt się urwał. No i teraz myślę, że trzeci raz już na pewno się uda. Co mogę jeszcze powiedzieć? Już więcej mechaniki. Będą przeguby, wymiany, tuleje i tak dalej, więc z tą mechaniką będzie pompowane, więc to nie jest tak, że łysy tylko smuci i pierdzieli głupoty i kocopoły. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji tutaj. Wam zarąbiste dzięki za to, że tak mocno wspieracie, ci co wiedzą to rozumieją to co się dzieje, że raz jest lepszy dzień, raz jest gorszy, tak jak było z OBD.
A fajnie, że te łapy idą 1000-2000 łap w górę, te filmy są przesuwane gdzieś tam, więc bardzo mi się to podoba, zarąbiste dzięki. Ach, no mogę powiedzieć jeszcze tylko tyle, no kończę już, żeby Was nie nudzić. Nie chciałbym komentarzy do ABC Tuningu, bo przybolało mnie ostatnio, że jeżeli ja się o czymś wyrażam, to tak naprawdę dla amatora konkretnego. Zrobiłeś prawo jazdy 2 lata i ktoś mówi, nie no Michu, skrytykowałeś gwint, no ale jak śmiałeś, przecież to na gwincie da się jeździć, tylko trzeba z głową. Właśnie i o tym mówimy, z głową, czyli bezpieczeństwo. Tak? Dla mnie priorytetem, jeżeli chodzi o tuning, jest bezpieczeństwo i sprzedawanie Wam informacji o tym bezpieczeństwie. I jeżeli mówię, wiem, że na gwincie da się jeździć, natomiast drogi jakie mamy, takie mamy i mówię, czy przy mechanice, czy przy wszystkim, zawsze priorytetem będzie bezpieczeństwo. Co do dzisiejszego odcinka, nie żałujcie sobie na jakieś rękawiczki, żeby zabezpieczyć łapy, gazety, żeby jak najbardziej to auto obkleić całe, żeby zabezpieczyć je. Kończę, trzymajcie się, hej. Zacząć przygodę z mechaniką pojazdową. A, dzisiaj troszeczkę pod... No może nie w taki sposób, jak ostatnio zaprezentowałem, czyli rdza Killer 3000, natomiast... No szkoda.